Cześć, nagrywam tego vloga, ponieważ owca poleciał do Mołdawii i chciałam Wam pokazać, jak wygląda teraz moje życie, co się zmieniło, co się nie zmieniło, jak to przeżywam. To jest akurat dzień pierwszy i zacznijmy od tego, że wstałam rano o godzinie 7, dziewczyny poszły do szkoły, potem się jeszcze z młodym zdrzemnęłam od godziny 9 do 10, potem wstałam, zjadłam, wypiłam sobie kawę, oczywiście Niuniuś troszeczkę marudał, więc piłam kawę z przerwami. No i potem zapiłam go w nosidełko, no i zaczęliśmy sprzątać, ale jak zasnął, to odstawiłam go do wózka, no i zabrałam się sama za zmywanie. No i oczywiście tutaj były pierwsze problemy, czyli no musiałam obejrzeć po prostu tutoriale, jak tej zmywarki używać, ponieważ nie wiem, ja nigdy wcześniej tego nie robiłam. I no po prostu, no ale sobie dałam radę, z pralką też było ciężko, ale dałam sobie radę, także zrobiłam też pranie, nastawiłam zmywarkę, ogarnęłam kuchnię, no i jak widzicie, Niuniuś szybko się obudził, także nie pospał długo, nie dało mu się za dużo zrobić, ale poradziliśmy później sobie razem, zaczęliśmy razem gotować, Niuniuś się też fajnie bawił, no i także był tego dnia dość spokojny, także udało mi się całkiem sporo rzeczy zrobić. Niech się bawi, ale nie ci mogę dać ziemniaki. W międzyczasie, jak ziemniaki się gotowały, wybrałam outfit, by odebrać po prostu dzieciaki ze szkoły. No tutaj jesteśmy już na spacerku, idziemy odebrać Benusię ze szkoły. A tutaj już wracałyśmy. Jak wróciłyśmy do domu, zrobiłam jeszcze dziewczynom kanapeczki i poszliśmy również spacerkiem do sklepu. Pisałam szóstkę dzisiaj w szkole. Powiedziała co? Zapowiedzenie wiersza. Sama. Brawo. Piątka. Niuniak wyczerpany całą podróżą oczywiście zasnął. A my dokończyliśmy zakupy i wróciliśmy do domu. Teraz już kończę obiad. Ale jak się bawimy, już po spacerze, będę się wybrałam. Zebrałyśmy liście. No właśnie, no i tak, teraz kończę obiad. Potem lecę jeszcze sobie poczuć trochę w domu, w sensie pewnie pobiegam na bieżni i zrobię jakieś brzuszki. A potem się odpalę na live'a, nawiązę jakieś tiktoczki. Mniej więcej tak wygląda mój dzień. No i jeszcze będą u mojej podłogi, potem to już na koniec dnia, ale to już jak wszyscy będą spać. A tak prezentował się obiadek. No i oczywiście standardowo, jak dzieci poszły spać, pomalowałam się na live, zrobiłam live'a, a potem podeszła do mnie koleżanka i nagrałyśmy razem TikToki. A zawsze pytacie mnie w ogóle, czemu się maluje na noc, to teraz wiecie.